Cześć, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w grze Minecraft, tak jest. Nie sądziłem, że kiedykolwiek ta produkcja ujrzy światło dzienne na moim kanale, no ale tak się ostatecznie stało. Założyliśmy sobie serwer wspólnie z kilkoma osobami. Przede wszystkim jest to moderacja u PurePe. I w sumie głównie moderacja u PurePe, też sama Pia. Być może tutaj będzie trochę grała. Jak na razie wiele jej nie było, ale się okaże. Gramy no, na survivalu, jak możecie sami zauważyć, głównie na survivalu. Mapa ogólnie jest dosyć ciekawa, ale to może wam pokażę kiedy indziej. Na razie wam pokażę, jak wyglądała moja rozgrywka na tym serwerze. Bo to też jest interesująca dosyć sprawa, to jak widzicie chodzi sobie JKS. Czy tam JKS, tak chcę, żeby do niego mówić. I co ja teraz robię? Schodzę sobie do kanionu, bo tutaj zaczynałem swoją przygodę. Mamy tutaj Norę Sargona, no ale tutaj już jest pusto, nic tutaj nie ma, ale to było moje pierwsze mieszkanie w tym miejscu. O, spadł sobie na dół. No i bardzo dobrze, mam nadzieję, że nie będę tutaj wykorzystywał swoich administratorskich zdolności, żeby latać. Sobie tutaj kopałem, zdobywałem różne surowce, no i przez to udało mi się ostatecznie zdobyć wystarczająco rzeczy, żeby wybudować swoje mieszkanie. Tutaj właśnie mieszkam, to jest Mine House. Mnelska Dolina, tutaj była Sargusiowa Dolina Gumisiowa. No ale wiadomo, ktoś tutaj musi zmienić sobie tabliczkę. Tutaj też nie było żadnej groty Menela, bo to nie jest grota, tylko dom. Jak to wygląda? Wygląda to mniej więcej w ten sposób. No i cóż, nie będę tutaj owijał bawełnę, bo ten dom wziąłem sobie trochę z YouTube'a. Bo jakoś nigdy nie byłem wielkim budowniczym w Minecrafcie. No, a chciałem, żeby to jako tako wyglądało. To jest początkowy dom, o, ale śmieć mi tutaj zostawił. Nie wiem, co to jest. No, ale niech sobie weźmie. W sumie kaktus skorzystam, ale hełmu nie potrzebuję. W każdym razie, tak wygląda dom z zewnątrz. Co tutaj się jeszcze znajduje w okolicy, to wam za chwilę pokażę. Jest to dom, co mnie trochę w stylu wikingów miał być budowany. Ale teraz wam zaprezentuję sobie wnętrze. Tutaj mamy taką troszkę kuchnię. Wędzarkę, możemy sobie tutaj piec mięso, tutaj crafting table, też takie otwierane, żeby to jakoś ciekawiej wyglądało. Ja nie jestem jakimś wielkim dekoratorem wnętrz, więc tutaj nie oczekujcie tego, żeby się na mnie jakoś bardzo wzorować. W ogóle dam też link do filmiku, na podstawie którego budowałem ten dom. Tutaj mamy rabat od JKS-a, ponieważ on jest właścicielem wielkiego tutaj centrum handlowego. Być może wam je pokażę w następnym odcinku, albo jeszcze kiedyś tam. Może z nim nagram odcinek, jak chcecie to piszcie. Tutaj mamy na pięterku bibliotekę i na razie tutaj więcej nie ma, bo jeszcze nie wymyślę za bardzo co tutaj położyć. Jest kowadło, żeby ten kamień szlifierski. Kurde, ale mam lagi. O, dopiero teraz się załączyło. No więc tutaj mogę sobie zaklinać różne rzeczy. Tutaj miałem zrobić jakąś mini czytelnie, ale ostatecznie nic tutaj jeszcze nie zrobiłem. Jak macie jakiś pomysł, co można by tutaj w tym małym fragmencie domu umieścić, no to możecie mi oczywiście napisać. No bo wnętrze tutaj sam projektowałem. Tutaj mamy sypialnię, stolik. Oczywiście tutaj jakieś drzewko, hehe, choinka. Nie no, choinkę może zrobimy później, bo święta już się zbliżają. Stolik, no i piwnica. Piwnica, której w oryginale akurat nie było. W ogóle całe wnętrze akurat tutaj sam projektowałem, dlatego nie jest jakiś super. No i tutaj mamy oczywiście mój magazyn. Wygląda on w ten sposób, tutaj mam posegregowane różne materiały. I tak to tutaj się prezentuje. Tutaj jeszcze jest pusta skrzynka, będę czegoś potrzebował. Tutaj też oczywiście jest jeszcze miejsce zaserwowane, będę mógł na tej ścianie sobie wybudować jakieś ewentualne skrzynki. Być może jeszcze powiększę, być może jeszcze zrobię jakieś inne pomieszczenie w tym domu, albo po prostu zrobię nowy, jakiś większy dom. No ale o tym jeszcze pomyślę, bo domyślnie było tutaj coś innego miało być budowane. Tu jest droga do kopalni, której tam jest wejście na dół, na niskie kondygnacje, gdzie możemy sobie szukać diamentów. Jednak tych diamentów już tak daleko już kopano, że naprawdę trzeba się namęczyć, żeby coś znaleźć. Jeśli zaś chodzi o same te diamenty, to ich za wiele nie mam. Jest noc, ale nie wiem, czy ktoś tutaj będzie spał, więc po prostu w nocy się tutaj przejdziemy. O, eksoduktor wbił, też osobę, którą nie wiem, czy kojarzycie. Tutaj ja sam nagrywałem dużo odcinków z ligi z eksoduktorem, nie pamiętam, ale z nim tak samo często gram w League of Legends, między innymi też mój moderator na Discordzie, więc serdecznie tutaj pozdrawiam tych dwóch panów.
Tutaj mamy jeszcze farmę, ostatnia w sumie moja rzecz, jaką na razie posiadam, nie ma tego, jak widzicie, za wiele, no ale cóż, mamy zagrodę krów, zagrodę owiec, tam mamy zombiaka, którego zaraz się pozbędę, mam nadzieję, że lagi nie przeszkodzą jakoś zbytnio w tym, dobra, papa zombiaku, mamy świnki, mamy kurki, tutaj jagody ze prosto z tajgi przywiezione, no i bardzo różne tutaj uprawy, przede wszystkim zboże, mamy troszkę ziemniaków z Netheru, to takie śmieszne coś. Też nie jestem wielkim ogarniaczem Minecrafta, więc tutaj czegoś, jakichś wielkich, wyspecjalizowanych rzeczy ode mnie nie oczekujcie, no ale mam nadzieję, że w przyszłym odcinku będzie się więcej działo. Buraki, jak widzicie, jeszcze dynie, no. Uprawy moje. Tak więc tak się prezentuje moja łokolica tutaj. Na razie to tyle, jeśli chodzi o moją własność. Jeszcze tutaj mam troszkę tam trzciny cukrowej zasadzonej na wybrzeżu. No i to wygląda w ten sposób. Tam mieszka mój sąsiad obecnie, jedyny, ale być może tutaj będzie jeszcze niedługo inny. Tam jest wieża, którą budowała Pia. Tutaj mamy ten kanion, w którym na początku mieszkałem. Jest noc, więc tutaj nie chcę też za bardzo się oddalać, bo będzie pewnie trochę tych potworów się spełniło, jak widzicie. Sąsiadeł tutaj już choinkę wystroił. Ja jeszcze nie wiem nawet, czy będę, może to będzie moja choinka, nie wiem. Zobaczymy, pomyślimy. Bo sami jak widzicie, też tutaj sobie przywiozłem z tajgi drzewa, dęby te ciemne, z innego jeszcze tam biomu, tego czarnego lasu, czy mrocznego lasu, czy jak to się tam nazywa. W ogóle dużo tych szkieletów strasznie się spełni. No ale niech sobie chodzą, one są niegroźne. Aktualnie. Tak więc cóż, to będzie chyba na tyle, jeśli chodzi o taki krótki, początkowy odcinek. W następnym, który może będzie trochę dłuższy, pokażę wam ogólnie całą okolicę, bo to jest bardzo fajna miejscówka i zobaczycie, jak inni tutaj mieszkają z tych osób, którzy zdołali tutaj cokolwiek, jak na razie, wybudować. Tak więc cóż, to tyle. Pan Braumiarz was żegna was Sargon, nie był ten odcinek może jakoś specjalnie interesujący, nie było jakieś wiele emocji, ale w następnych odcinkach na pewno będzie coś ciekawszego, tak więc na razie to tyle, mam nadzieję, że mimo wszystko wam się podobało, no i zapraszam na kolejne odcinki, w których będziemy robić coś więcej. Cześć!